Obóz w Płaszowie początkowo funkcjonował jako obóz pracy przymusowej. I dopiero w styczniu 1944 roku został wciągnięty w strukturę obozów koncentracyjnych. Więźniów zaczęto lokować na terenie starego cmentarza. Zaczęto niszczyć nagrobki, wyrównywać, plantować teren. Według wspomnień były to bardzo traumatyczne przeżycie dla osób, które znalazły się w obozie, gdzie cmentarz jest miejscem świętym, z którego się nie powraca. Niemcy stworzyli drogi obozowe i wykorzystali przy ich budowie tłuczeń pochodzący z nagrobków cmentarnych. W obozie znajdowali się przede wszystkim Żydzi, Polacy, Romowie oraz Żydzi węgierscy. Około 5000 osób straciło życie na terenie obozu. Przez sam obóz przeszło około 35000 więźniów. Dwa miejsca masowych straceń, Chujowa Górka i Cipowy Dołek. Były one umieszczone w szańcach artyleryjskich. Nazwa Chujowej Górki pochodzi najprawdopodobniej od nazwiska Alberta Chujera, strażnika, który był odpowiedzialny za prowadzenie egzekucji. Wykonano tyle tych egzekucji i chowano ciała od razu tam na miejscu, że praktycznie cały szaniec z fosami został wyrównany, splantowany. I w momencie, kiedy to miejsce zostało wypełnione, przeniesiono miejsce straceń do miejsca, w którym dzisiaj stoi pomnik ofiar faszyzmu. Prochy spalonych ciał na 17 wozach zostały rozsypane po terenie całego obozu. Obóz w Płaszowie znajduje się w odległości około 4 km od rynku głównego. Dzisiaj jest to teren zielony w samym centrum miasta. Obóz przestał funkcjonować, kiedy to 16 stycznia 1945 roku wyruszył Marsz Śmierci w stronę Auschwitz-Birkenau i około 600 osób wyruszyło do kolejnego obozu koncentracyjnego.